Nowotwory złośliwe żołądka to rzadkie nowotwory. W 95% jest to przede wszystkim rak żołądka. Występują również chłoniaki, guzy neuroendokrynne, guzy podścieliska, czyli gist. Jest to nowotwór piątej dekady życia. Wzrost zachorowania na nowotwory, na raka żołądka przede wszystkim występuje powyżej 50 roku życia. W Polsce w 2012 roku zanotowano 5000 nowych zachorowań na raka żołądka. W latach 90. na świecie było to 900 tysięcy nowych zachorowań na ten nowotwór. Krajem o największej zachorowalności na ten nowotwór jest Japonia, Korea, Chiny. Jest to najprawdopodobniej związane ze sposobem odżywiania, czyli z pokarmami o dużej zawartości soli, dużej zawartości w pożywieniu ryb wędzonych, co związane jest z dużymi ilościami azotynów, jak również z małym odsetkiem spożywanych owoców, przede wszystkim cytrusów, tych, które zawierają duże ilości witaminy C. Głównymi objawami raka żołądka są niecharakterystyczne dolegliwości występujące w obrębie nadbrzusza, uczucie zgagi, uczucie spadku wagi ciała. W zmianach zaawansowanych jest to znaczny spadek wagi ciała, również zmiany w oddawaniu stolca. Obserwuje się czarne stolce, czyli stolce smoliste, co świadczy o krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić również wymioty, wymioty treścią fusowatą lub wymioty żywą krwią. Objawy te często imitują chorobę wrzodową żołądka, imitują często refluks żołądkowo-przełykowy i często są leczone w tym kierunku. Jeżeli te objawy utrzymują się dłużej niż 2-3 tygodnie, również dłużej niż 2-3 tygodnie po otrzymaniu leków zobojętniających treść kwasową żołądka, czyli najczęściej blokerów pompy protonowej, to wówczas należy wykonać pełną diagnostykę przewodu pokarmowego, górnego odcinka przewodu pokarmowego. W Polsce około 6% wszystkich nowotworów złośliwych to rak żołądka. Jest to piąte miejsce u mężczyzn, siódme miejsce u kobiet. Zauważamy spadek zachorowania na ten nowotwór, bowiem ten nowotwór możemy dzielić na jakby dwie podgrupy. Nowotwór uwarunkowany genetycznie, czyli dotyczący najczęściej osób młodych, osób około 40 roku życia. W ostatnim czasie niestety zauważamy wzrost rozwoju tego nowotworu. I druga grupa to nowotwór uwarunkowany czynnikami środowiskowymi, przede wszystkim w tym momencie czynnikami związanymi z pożywieniem. I ten nowotwór najczęściej rozwija się w grupie pacjentów powyżej 50-60 roku życia. I w obecnym czasie zauważamy spadek zachorowania w tej grupie. Związane jest to ze zmianą przede wszystkim przyzwyczajeń żywieniowych. Z większym spożywaniem owoców, najczęściej cytrusów, z mniejszą ilością soli w diecie, jak również odstąpieniem od palenia tytoniu, bowiem palenie papierosów jest czynnikiem karcynogennym w przypadku choroby nowotworowej raka żołądka. W przypadku raka żołądka głównym objawem, który występuje, jest to niecharakterystyczne dolegliwości bólowe w obrębie nadbrzusza, uczucie zgagi, spadek wagi ciała, smoliste stolce. Jeżeli zauważamy, że te objawy występują dłużej niż 2 tygodnie od wdrożenia leczenia przeciwwrzodowego, przeciwrefluksowego, to wówczas musimy wdrożyć odpowiednią diagnostykę. Podstawowym badaniem, które powinno wdrożyć się w przypadku tego typu objawów, jest to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli gastroskopia. Badanie, którego generalnie boją się pacjenci, badanie nieprzyjemne, badanie w wielu ośrodkach wykonywane tylko i wyłącznie w znieczuleniu miejscowym. Natomiast badanie, które daje nam stuprocentową pewność, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia. Jeżeli występują takie objawy, to na pewno kontrola u chirurga, onkologa, u gastroenterologa lub lekarza chorób wewnętrznych,
wykonanie gastroskopii. Gastroskopię, jeżeli ktoś ma niemiłe doświadczenia związane z tym badaniem, można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Jest to badanie endoskopowe, gdzie lekarz wykonujący dokładnie może ocenić stan śluzówki żołądka, części dwunastnicy, również przy gastroskopii odwróconej, dokładnie ocenić kwestię okolicy wpustu, dolnej części przełyku. Jeżeli w gastroskopii zauważamy zmiany guzowate, zmiany wrzodziejące w obrębie ściany żołądka, oczywiście obowiązkiem jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Najczęściej wynik tego badania jest dostarczony po około tygodniu i jeżeli w tym badaniu mamy obecność komórek raka, to musimy wdrożyć odpowiednie leczenie. Jeżeli w badaniu z wycinków, badaniu histopatologicznym nie mamy komórek raka, natomiast obraz jest obrazem podejrzanym, to powinniśmy takie badanie wykonać kolejny raz. Powinniśmy takie badanie wykonać kolejny raz, kolejnym pobraniem wycinków, do momentu, aż ta weryfikacja będzie weryfikacją pewną. Tu musimy pamiętać o jednej rzeczy, że negatywna weryfikacja, brak komórek nowotworowych nie świadczy o tym, że ten proces nam się nie toczy w obrębie żołądka. Jeżeli mamy podejrzany obraz endoskopowy, jest to związane z tym, że czasami te wycinki mogą być niemiarodajne, mogą być wzięte z miejsca, gdzie akurat tych komórek nowotworowych nie mamy. Również ważną rzeczą w trakcie wykonywanej gastroskopii jest wykonanie testu na obecność Helicobacter pylori, bowiem występowanie Helicobacter pylori zwiększa szansę na rozwinięcie się raka żołądka około 3 do 6 razy. W przypadku dodatniego testu na Helicobacter pylori konieczne jest leczenie. Jest to antybiotykoterapia trwająca około 5 tygodni. Jest to również ważna rzecz do kwestii zapobiegania wystąpienia raka żołądka. Oczywiście diagnostyka uzupełniona ultrasonografią jamy brzusznej celem oceny przede wszystkim wątroby, czy nie ma zmian przerzutowych w wątrobie, celem oceny zmian węzłowych w obrębie krzywizny mniejszej i większej żołądka. Jeżeli mamy rozpoznany proces nowotworowy, na pewno wykonanie tomografii komputerowej jamy brzusznej celem oceny stopnia zaawansowania tej choroby. Również podczas pierwszej wizyty podstawowe badanie w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej żołądka to badanie per rectum, czyli badanie palcem przez odbytnicę celem oceny charakteru, koloru stolca. Czy ten stolec jest stolcem smolistym, co by świadczyło o tym, że występuje krwawienie, czy po prostu jest normalnej barwy. Natomiast normalna barwa stolca nie upoważnia nas od zaprzestania wykonania badania endoskopowego przewodu pokarmowego. Jeszcze około 10-15 lat podstawowym badaniem to było badanie radiologiczne w lewym, natomiast w tym momencie ono nie jest badaniem miarodajnym. Podstawowe badanie w diagnostyce raka żołądka to gastroskopia. Plan leczenia w przypadku raka żołądka ostatnimi czasy uległ zmianie. Jeżeli mamy rozpoznany rak żołądka, zarówno w badaniu endoskopowym, jak i potwierdzony w badaniu histopatologicznym z wycinków, to oczywiście musimy określić stopień zaawansowania tej choroby. Zawsze dorabiamy tomografię komputerową jako badanie obrazowe celem zobrazowania stanu węzłów chłonnych, najczęściej w obrębie krzywizny mniejszej i większej, stanu wątroby, czy nie mamy przerzutów oraz czy nie mamy cech naciekania narządów sąsiednich. Najczęściej jest to, jeżeli nowotwór jest zlokalizowany na tylnej ścianie, jest to kwestia naciekania czustki. W tym momencie od stopnia zaawansowania PT1B właściwie leczenie zaczynamy od neoadiuwantowej chemioterapii. Czyli mamy rozpoznany rak żołądka, zaczynamy od 2-3 serii neoadiuwantowej chemioterapii, chemioterapii podawanej przed zabiegiem operacyjnym celem zmniejszenia masy guza, celem zabezpieczenia przed mikrorozsiewem procesu. Następnie wdrażamy leczenie operacyjne i w przypadku raka naciekającego, nie raka wczesnego, podstawowa rzecz to jest wykonanie totalnej resekcji żołądka, czyli usunięcie całego żołądka z poszczególnymi stacjami węzłowymi. Dawniej były to resekcje obwodowe, od których w tym momencie się odchodzi.
Kwestia tutaj rekonstrukcji przewodu pokarmowego, wykonania repasażu już jest zostawiona ściśle danemu chirurgowi. Może to być na pętli Omega, może to być na pętli RU. To jest wszystko uzależnione od tego, jakie doświadczenie dany ośrodek ma z wykonywaniem danego zabiegu operacyjnego. Po leczeniu operacyjnym otrzymujemy ostateczny wynik histopatologiczny, w którym mamy określony typ nowotworu, grading, czyli zróżnicowanie. Mamy stan węzłów chłonnych, krzywizny mniejszej i większej, ilość węzłów zajętych w stosunku do usuniętych i oczywiście radykalizm zabiegu, czy nie ma komórek nowotworowych w miejscu zespolenia, miejscu odcięcia od brzusznej części przełyku lub od opuszki dwunastnicy. Po tego typu raporcie histopatologicznym, który otrzymujemy, powinno dojść do konsylium onkologicznego, czyli do spotkania się chirurga, onkologa, radiodiagnosty, radioterapeuty i chemioterapeuty. My w Szpitalu Świętego Rafała mamy bardzo dobry kontakt z ośrodkiem z Nowego Sącza, konkretnie z doktorem Dymkiem, doktorem Bakalarzem, doktorem Drobniakiem, gdzie raz w tygodniu tego typu pacjentów omawiamy na konsylium. W zależności od wyniku histopatologicznego, zaawansowania procesu nowotworowego i od tego, czy była neoadiuwantowa chemioterapia, ustalamy dalszy plan leczenia. Dalszy plan leczenia najczęściej jest to kontynuacja chemioterapii w postaci dwóch, trzech serii lub wdrożenie radiochemioterapii, która również może być postępowaniem przedoperacyjnym, czyli naświetlania żołądka z częściami węzłowymi w skojarzeniu z chemioterapią. Ostatnimi czasy również określa się obecność receptora HER2 w obrębie komórek nowotworowych raka żołądka. Jeżeli receptor HER2 jest dodatni, to włącza się herceptynę, czyli broker tego receptora, natomiast jest to w tym momencie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla pacjentów w stadium rozsiewu procesu nowotworowego. Są to HER dodatnie raki żołądka, są to najczęściej raki gorzej rokujące, raki, które często występują u osób młodych, często mają podłoże genetyczne. Profilaktyka raka żołądka przede wszystkim związana jest z zmianą przyzwyczajeń żywieniowych, z odpowiednią dietą, która jest oparta na dużej ilości warzyw, dużej ilości owoców, przede wszystkim cytrusów, zawierających dużą ilość witaminy C. Wyeliminowaniu, może nie całkowitym, ale częściowym produktów zawierających duże ilości soli, dużej ilości ryb wędzonych, gdzie znajdują się pokłady azotynów. Również kwestia spożywania dużej ilości alkoholu, palenie tytoniu, to są wszystko czynniki, które powodują większą zachorowalność na ten nowotwór. Również po 40 roku życia powinna być wykonane pierwsze badanie gastroskopowe u danego człowieka. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzane zmiany, to takie badanie powinno być powtórzone po 3-4 miesiącach od zakończenia leczenia przeciwwrzodowego. Jeżeli te zmiany utrzymują się nadal, powinna być to gastroskopia z pobraniem wycinków. Ważną rzeczą w profilaktyce również jest badanie w kierunku obecności w trakcie gastroskopii Helicobacter pylori, bowiem obecność jego powoduje 3-6-krotny wzrost szansy na zachorowanie na raka żołądka. Badanie to niekoniecznie musi być wykonane w trakcie gastroskopii. Są testy wziewne na obecność tej bakterii, gdzie pacjent podaje tylko i wyłącznie powietrze, jest odpowiedź albo dodatnia, albo ujemna i możemy wdrożyć leczenie przeciwko Helicobacter pylori bez używania gastroskopu. W profilaktyce raz w roku wykonanie ultrasonografii jamy brzusznej, uczulenie pacjenta na znaczne spadki wagi ciała, niezwiązane tutaj z aktywnością fizyczną, tylko samoistne, jak również o zmianę charakteru stolca, przede wszystkim kolor stolca, zaniepokojenie się, jeżeli ten stolec jest smolisty, czarny, wówczas udanie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wykonanie badania gastroskopowego. Ale główną rzeczą
to przede wszystkim zmiana nawyków żywieniowych. Zresztą to zauważamy, bowiem w latach 90. zarówno w Japonii, w Korei, gdzie spożycie dużej ilości pokarmów z solą i dużej ilości ryb wędzonych powodowało, że były to obszary o bardzo dużej zachorowalności na raka żołądka. Obecnie zmiana tych nawyków spowodowała, że ten odsetek jest dużo mniejszy.